X stres. Daj na wstrzymanie. Cóż to takiego ten X stres? Otóż jest to nawóz mikroelementowy przeznaczony do spowolnienia procesu przejrzewania owoców i warzyw. Możemy go stosować w bardzo wielu uprawach sadowniczych, jagodowych, jak również w warzywach. Przyjrzyjmy się, jak on działa. Musimy zdać sobie sprawę, że podczas przejrzewania zachodzą takie same procesy, jak podczas bardzo głębokiego stresu, takiego jak susza, przymrozki czy zalanie. Różnica polega na tym, że z chwilą ustania stresu komórka może ulec rekonwalescencji i wrócić do normalnego funkcjonowania. Natomiast przejrzewanie zawsze kończy się jej dezintegracją. Spójrzmy więc, co dzieje się naturalnie w komórce w momencie ustania stresu. Oczywiście schemat ten, podobnie jak schemat działania X-stresa, będzie bardzo uproszczony. Też fabryka chemiczna, jaką jest każda komórka, jest niezwykle skomplikowana i szczegółowe wyjaśnienie wymagałoby kilku wykładów z biochemii, a nie krótkiej prezentacji. Zanim przystąpimy do omawiania mechanizmu działania, chciałbym, abyście zapamiętali skróty do kilku substancji, które będą pojawiały się na ekranie. BAD, prekursory kwasu benzoosowego, czyli jednej substancji odpowiedzialnej w roślinie za rekonwalescencję komórki po przebytym stresie. SAM, S-adenozynometionina, odpowiedzialna głównie za syntezę etylenu. PY, poliamidy, substancje przedłużające młodość komórki. ROS, wolne rodniki, bardzo aktywne substancje powodujące uszkodzenie i śmierć komórki. Gdy stres ustaje, komórka dostaje sygnał, w wyniku którego uruchamia procesy syntezy BAD. Ten z kolei oddziaływuje na SAM, w wyniku czego zostaje wstrzymana synteza etylenu oraz zostaje uruchomiona dodatkowa produkcja poliamid, które umieszczają się tymczasowo w ciałach komórkowych, wzmacniając ich strukturę. Jednocześnie BAD wpływa na regulację chloroplastów, powodując, że przestają one produkować substancje antystresowe, jak karotenoidy czy witamina E, i wracają do produkcji chlorofilu. Co z tym wspólnego ma ich stres? Zobaczmy, co dzieje się, gdy zastosujemy X-stres na rośliny, które mają ochotę wejść w fazę przejrzewania. Po zastosowaniu X-stresa roślina zaczyna zachowywać się, jakby dostała sygnał o ustąpieniu stresu. Uruchamia się produkcja BAD, zostaje zahamowana produkcja etylenu, wzrasta produkcja poliamid, jony wapnia przestają być uwalniane ze ścian komórkowych, chloroplasty wracają do swojej normalnej funkcji. Niestety, pozostaje ciągle jeszcze kwestia wolnych rodników, których nadmiar może spowodować dezintegrację komórki, niezależnie od ustąpienia czynników zewnętrznych. Tu również pomaga X-stres, gdyż stymuluje on wytwarzanie naturalnych antyoksydantów, które neutralizują wolne rodniki. Podsumowując sposób działania X-stresa, można powiedzieć, że daje on komórce sygnał drugiej młodości, dzięki czemu uruchamia ona, a właściwie wstrzymuje procesy prowadzące do jej dezintegracji, a jednocześnie aktywując antyoksydanty powoduje neutralizację wolnych rodników, blokując ich destrukcyjny wpływ na strukturę komórkową. Niestety, jeżeli proces przejrzewania będzie już zaawansowany, to nie będziemy w stanie cofnąć jego skutków. Musimy również pamiętać, że nic nie trwa wiecznie. Możemy proces przejrzewania opóźnić, ale nie możemy go wyeliminować. X-stres też cudów nie dokona. X-stres. Daj na wstrzymanie.